Przedstaw liczbę wymierną 19 przez 27, albo inaczej mówiąc 19/27, jako ułamek dziesiętny, ewentualnie jako ułamek dziesiętny okresowy. Zapisz tylko pierwsze 6 cyfr po przecinku. No to spróbujmy. Chcemy wyrazić 19/27, co oznacza to samo, co 19 podzielone przez 27 jako ułamek dziesiętny. W takim razie Sprawdźmy, ile razy 27 mieści się w 19. Zastosujemy dzielenie pisemne. 19 podzielone przez 27. 27 nie mieści się w 19 ani razu, czyli mieści się 0 razy. Ale mieści się w 190. 27 to blisko pełnej wielokrotności dziesiątki. Mam na myśli 30. A 30 razy 6 to 180. Spróbujmy. 327 27 mieści się w 196 razy 6 razy 7 to 42 6 razy 2 to 12 dodać 4 16 jeżeli teraz odejmiemy 190 odjąć 162 28 ha jeszcze 1 27 się zmieści Pożyczamy jedną dziesiątkę z pozycji dziesiątek mamy 80 i 10 jedności, 10 odjąć 2, 8 odjąć 6, 28. Możemy dorzucić jeszcze jedno 27 i tak zrobimy. Czyli 27 zmieści się w 190 nie 6 razy, tylko 7 razy. 7 razy 7 równa się 49. 7 razy 2 to 14. Dodać 4 równa się 18. No i znacznie lepiej, bo teraz po odjęciu mamy resztę 1. Możemy spisać na dole kolejne 0. Te 0 możecie sobie wyobrażać dla zaoszczędzenia miejsca, ale jeżeli lepiej wam dzielić, kiedy wszystko widzicie, to można zapisać takie dzielenie w taki sposób. Wtedy widać 0, które spisujemy: 27 mieści się w 10 0 razy. 0 razy 27 równa się 0, odejmujemy 10, odejmujemy 0, równa się 10, spisujemy kolejne 0. 27 mieści się w 100 3 razy. 3 razy 27 równa się 3 razy 2 60, 3 razy 7 21, 60 i 21 razem 81. Albo tak, 3 razy 7 równa się 21, 1 tu, 2 tu, 3 razy 2 równa się 6, dodać 2 równa się 8, razem 81. 100 odjąć 81, możemy pożyczyć z pozycji setek tę jedną setkę i przenieść ją do pozycji dziesiątek. Będziemy mieli 10 dziesiątek. Z tych dziesięciu dziesiątek pożyczymy jedną i zostanie 9, a na miejscu jedności będziemy mieli te pożyczone 10 jedności. 9 dziesiątek odjąć 80 to jedna dziesiątka. 10 odjąć 1 równa się 9. 19. 100 odjąć 81 to pewnie obliczyliście szybciej w pamięci. No i widać teraz coś bardzo interesującego, bo jeżeli spiszemy następne 0, to mamy tutaj 190, a 190 już nam się wcześniej pojawiło, ale możemy udawać, że tego nie widzimy i liczyć dalej. 27 mieści się w 190, już wiemy ile, bo już to liczyliśmy. Mieści się 7 razy. 7 razy 27 też już wiemy, że równa się 189. To też odejmowaliśmy, reszta 1. Potem spisaliśmy kolejne 0. 27 w 10, 0 razy odejmowanie 10. Spisujemy kolejne 0, 27 mieści się w stół, też już to robiliśmy trzy razy. No i teraz już nie bardzo możemy udawać, że nie widzimy, co się dzieje. Mamy wynik 0,703703. I jak będziemy liczyć dalej, to 703 będzie się powtarzało w nieskończoność. Ale trzeba jeszcze dziś wyjść na dwór i pojeździć na rowerze, więc dalsze dzielenie sobie odpuścimy. Ale w zamian za to zapiszemy sobie wynik tego dzielenia, tak żeby było wiadomo o co tutaj chodzi. To się równa 0,703703703703 703, 703, 703, i tak w kółko do końca świata. No i sposób zapisu takiego ułamka dziesiętnego. Pełna nazwa takiego ułamka brzmi ułamek dziesiętny, nieskończony, okresowy, bo się okresowo powtarza w nieskończoność. Sposób zapisu takiego ułamka albo notacji wygląda tak: 0,703 i to, co się powtarza w kółko w nieskończoność, bierzemy w zwykły okrągły nawias. Ten nawias oznacza, że 703 powtarza się w tej liczbie w nieskończoność. No to jeśli mamy wynik, to wpiszmy go teraz w zadanie, od którego zaczęliśmy. 0,703703. I możemy tak w nieskończoność 703, ale w zadaniu jest powiedziane, że mamy zapisać tylko pierwsze 6 cyfr po przecinku, więc na tym zakończymy. No i w zadaniu nie jest powiedziane, żeby przybliżać albo zaokrąglać, na przykład do szóstego miejsca po przecinku. Gdyby zadanie chciało od nas zaokrąglania: do szóstego miejsca po przecinku, to zaokrąglilibyśmy w górę, do czwórki. Byłoby 703, 704, bo następna cyfra to 7. Ale nie mamy tej liczby zaokrąglać. Mamy zapisać w odpowiedzi tylko pierwsze 6 cyfr po przecinku. Tak jak nam wyszło z dzielenia. Powinno być ok. No i jest! Juhu!